Budynek kolegium po kolegium jezuickim jest już wyremontowany. Pozostały, i to pewnie wszyscy zauważyli, dwa portale, które zostały jeszcze nienaruszone. Gmina pozyskała pieniądze i ulegną one zmianie. Na czym te zmiany będą polegały i skąd pozyskała pieniądze? No, pieniądze udało się pozyskać od wojewódzkiego lubuskiego konserwatora zabytków. A prace są wykonywane teraz, a nie w ramach dużej inwestycji odbudowy kolegium w ramach rewitalizacji Starego Miasta we Wschowie, ponieważ prace związane z tymi zabytkowymi portalami zostały wyłączone z pozwolenia na budowę przez panią konserwator zabytków i postawiony warunek opracowania odrębnego programu prac konserwatorskich. Istniało wówczas w momencie składania wniosku o dotację unijną bardzo realne zagrożenie, że nie zdążymy takiego odrębnego programu opracować i zatwierdzić u pani konserwator do momentu składania wniosków, a niestety na etapie składania wniosków musieliśmy już wykazać się wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, a zatem została podjęta decyzja, aby złożyć wniosek bez wskazywania tego zakresu prac dotyczącego portali. Tym bardziej, że koszt renowacji tych portali w zestawieniu z całym przedsięwzięciem jest niewspółmiernie mały. Natomiast cały czas mieliśmy kontakt z panią konserwator i taka deklaracja była, że na etapie już samych prac zostaniemy wspomożeni z jej funduszu. I tak się w tej chwili stało. Łączna wartość prac przy portalach łącznie z renowacją dwóch fresków, które zostały odkryte w trakcie prac budowlanych w budynku dawnego kolegium, to około 60 tysięcy złotych, a kwota 42 tysiące to dotacja z odwoju wojewódzkiego konserwatora zabytków, czyli no, takie dobre 2/3 kosztów pochodzi z zewnątrz. Te prace wykonywane są też teraz po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, ponieważ też takie było zalecenie pani konserwator, aby po już zdjęciu rusztowań, po zejściu ekip budowlanych weszli konserwatorzy, bo warto też zwrócić uwagę na to, że te prace przy portalach mogą wykonywać tylko i wyłącznie konserwatorzy zabytków mający stosowne uprawnienia, stąd odrębna umowa. No, zgodnie z umową powinny te prace być zakończone do końca sierpnia. Pogoda sprzyja, prace trwają, jestem przekonany, że uda się tego terminu dotrzymać. Myślę, że już niedługo, bo spodziewamy się, że we wrześniu biblioteka zacznie już wypożyczać książki i świadczyć usługi dla naszych mieszkańców. Będzie można efekty tych prac zobaczyć. Jeden z tych fresków, taki no, o większych rozmiarach, może bardziej znaczący, znajduje się w jednym z głównych pomieszczeń biblioteki, natomiast drugi o mniejszych rozmiarach został odnaleziony w pomieszczeniu, które dzisiaj pełni rolę toalety, więc no tutaj wszyscy odwiedzający kolegium będą mogli również te fragmenty fresków zobaczyć. Jak już wspomniałem, może warto to dopowiedzieć, że szykujemy się pomału do oddania już w ręce mieszkańców naszego regionu dawnego kolegium. Trwa w tej chwili przeprowadzka biblioteki, przewożone są księgozbiór i wyposażenie biblioteki. Wszystko na to wskazuje, że właśnie we wrześniu biblioteka już rozpocznie swoją działalność. W przypadku muzeum rozstrzygnięty przetarg wskazuje termin do końca września w zakresie dostarczenia wyposażenia, gablot. Później pozostanie pewien okres na przenoszenie i aranżowanie, przenoszenie muzealiów i aranżowanie wystawy stałej, więc sądzę, że muzeum tą swoją działalność w nowym obiekcie rozpocznie dopiero w październiku, ale na pewno jesienią tego roku kolegium już będzie do dyspozycji mieszkańców. Pewnie zorganizujemy jakieś szczególne otwarcie z udziałem władz wojewódzkich i pani konserwator, ponieważ jest wiele osób, które wspierały, pomagały, otrzymały kciuki za powodzenie tego projektu i myślę, warto pokazać im końcowy produkt.